Dobry wieczór Państwu. Gościmy dzisiaj w dniu 9 lutego 2007 roku w przeddzień rocznicy pierwszych deportacji na nieludzką ziemię naszych rodaków. Jest to już 67. rocznica. Panią Krystynę Lubieniecką-Baraniak z Warszawy, autorkę Sybirskiej Odysei. Jest to wielka opowieść o jej własnych losach i myślę, że jest to przyszły scenariusz narodowej epopei przeniesionej na ekrany kin. Mam taką głęboką nadzieję. Gościmy tutaj również grono osób, które również tworzą, piszą wiersze. Jest tu z nami pani Janina Oparowska, poetka z Katolickiego Klubu Literackiego Źródło i bardzo bym prosił, żeby przeczytała wiersz dedykowany Sybirakom. Droga przez mecz. Karty historii się odsłoniły. Znowu niszczenie tego, co polskie, w toku dziejów się powtórzyło i stało się odbiciem dramatu przeszłości. Znowu otwarto syberyjskie drogi na daleką nieludzką ziemię, która ponownie stała się miejscem katorgi polskiego narodu i jego zniewolenia. Nie w kibitkach Polaków wywożono przez zaśnieżone tajni przestrzeni, tylko w bydlęce wagony ich wtłoczono i ich skromne, niebogate mienie. Na dachach szeregu wagonów dymiły kominki specjalnie wmontowane. Był to znak szczególnie wymowny, że do wywózki już transport przygotowano. I wieziono całe rodziny na wygnanie w obcy kraj i w przyszłość nieznaną. W czym zawinili ci ludzie? Oto pytanie, że taki dramat im zgotowano. Niewinnych naszych braci tysiące rozrzucono po obcej i nieprzyjaznej ziemi, by tam, w opuszczeniu i męce, jak niewolnik, żyć, pracować i umierać. Tak wielu ich wtedy wywiedziono, zabierano ich nocą w ukryciu, za wiarę i polskość ich ukarano, za walkę o wolność z przemocą. Nie da się zapomnieć krzywdy dokonanej na polskim narodzie. Czym zawiniliśmy, że tak wielu wtedy umierało w głodzie i chłodzie? Niewielu ich stamtąd powróciło. W obcej ziemi ich kości spoczywają. Tylko pamięć o nich wiecznie żywa. Tylko we wspomnieniach do swoich powracają. Choć przeszłość coraz bardziej się oddala, choć zabliźniają się w naszych sercach rany, to doznana niesprawiedliwości fala nie może łatwo spłynąć gdzieś w nieznane. Trzeba o tym ciągle przepowiadać polskiemu młodemu pokoleniu, by w przyszłości oni wiedzieli, co czynić, by nie dopuścić do podobnej krzywdy i zniewolenia. Brawo. Pani Krystyno, dziękuję za przybycie do nas. Pani Krystyna przyjechała do nas z Warszawy przez Toruń. Wczoraj była w rozmowach niedokończonych razem z grupą Sybiraków z Warszawy. Jestem niezmiernie wdzięczny. Jest to ogromna zasługa Mariana, że tutaj w ogóle gościmy, bo on był dobrym duchem, który od początku nas jakby kojarzył z sobą. Także teraz tej jedno miała pani już rok ukończony, jak panią wywieziono na Syberię? Rok i cztery miesiące. Była jedną z najmłodszych polskich sybiraczek, które opuszczały naszą ziemię rodzinną. Na tą katorgę i poniewierkę. Także jestem niezwykle zaszczycony, że ślad w polskim gnieździe będzie właśnie pani śladem. Dziękuję serdecznie.
To ja jestem zaszczycona. Bardzo dziękuję panu Jerzemu i panu Marianowi za zaproszenie, za umożliwienie mi tutaj spotkania z państwem. A państwa witam bardzo gorąco i kłaniam się nisko. Bardzo jestem wzruszona. Naprawdę, że mogę się z państwem spotkać tutaj. I zaszczycona jestem jednocześnie. Tym bardziej, że spotykamy się w takim szczególnym dniu, Wigilię pierwszej masowej deportacji właśnie na Syberię, która miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Jak już powiedział pan Jerzy, miałam wtedy rok i 4 miesiące, ale mimo, że byłam dzieckiem, wiele zapamiętałam, ponieważ przebywaliśmy tam 6 lat, a poza tym wzrastałam potem w atmosferze wspomnień, ciągłego powracania starszego rodzeństwa i mamy do tamtego okresu. W związku z tym jakoś tak już od dzieciństwa przesiąkłam tym wszystkim i wydawało mi się, że ja to wszystko wiem, że ja to wszystko pamiętam sama. Takie jakieś po prostu takie jakieś przestawienie takie jakieś nastąpiło w moim umyśle. Kiedy, może ja nie od tego chciałam zacząć, ale od razu już powiem, że kiedy byłam w starszych klasach szkoły średniej, nagle wpadłam na pomysł, że to trzeba utrwalić. Że to nie może tak być zaprzepaszczone. I mimo, że mama i obie starsze siostry i brat podśmiewali się nawet ze mnie, ponieważ nie było szans na wydrukowanie, na poruszenie tego tematu w czasach, kiedy musiałam w życiorysie pisać, że wyjechaliśmy w roku 40, wyjechaliśmy do Związku Radzieckiego, żeby bezpiecznie przetrwać wojnę. No bo tak nie wolno nam było o tym wspominać, przecież to było niebezpieczne. Można było drugi raz trafić na Syberię, bo wywózki trwały jeszcze po wolnej niby Polsce, w PRL-u przecież. Tak więc zaczęłam metodycznie gromadzić materiały. Moja rodzina, mimo że podchodziła dość sceptycznie do mojego pomysłu, to jednak uległa kaprysowi, tak jak nazywali to, swojej najmłodszej pupilki i nie odmawiali mi odpowiedzi na pytania, nie odmawiali mi wspomnień, aczkolwiek nie było to dla nich łatwe. I moja najstarsza siostra, Kamilka, która po raz pierwszy wracała tak szczegółowo do tamtych czasów, momentami wybuchała płaczem i nie mogła dalej mówić. Nie wiem, na pewno nie wszyscy państwo słuchali wczoraj rozmów niedokończonych, ale jedna z pań, nasza przewodnicząca naszego Związku Sybiraków z Warszawy, zajęła się taką tematem, co bym zrobiła, gdybym musiała przeżyć to jeszcze raz. Otóż jej przyjaciółka powiedziała tak: gdyby przyszli po mnie jeszcze raz, to bym wzięła 2 butelki benzyny, jedną bym oblała siebie, a drugą ich podpaliła. Bo drugi raz bym tego nie przeżyła. Ale może nie, na razie jeszcze nie o tym. My trafiliśmy na Syberię niejako na własne życzenie, ponieważ mama, ogarnięta paniką, puściła się w taką drogę, w taką wrześniową tułaczkę, żeby odnaleźć ojca, który był wtedy w Rawie Ruskiej, bo tam miał przydział, był komendantem placówki granicznej w Leśnicy Pienińskiej, południowej placówki. Tam się urodziłam zresztą w Koszarach 3 miesiące przed wybuchem wojny. No i z taborem wojskowym Straży Granicznej wypuściła się w drogę z czworgiem dzieci ze mną i jeszcze z 2 siostrami i bratem. Brat miał wówczas 9 lat. Jedna siostra 14, druga 16. Na skrzyżowaniu dróg Sądowa Wisznia i Rawa Ruska okazało się, że Rawa Ruska już jest zajęta przez Niemców. No i trzeba było zawrócić na Lwów. Tam jeszcze był garnizon polski. Tam mama miała nadzieję, że tam może odnajdzie ojca. Ojca tam oczywiście nie było, a garnizon lwowski nie przyjął uciekinierów, nie przyjął też taboru wojskowego z amunicją, ze skrzynkami pełnymi naboi. Tylko polecił udać się do granicy rumuńskiej, żeby tam przekroczyć granicę no i w ogóle opuścić Polskę. Więc mama
z kilkoma jeszcze rodzinami, z tym taborem, dotarła aż do granicy rumuńskiej, po czym doszła do wniosku, że nie przekroczy granicy, ponieważ jeśli ojciec będzie nas szukał, to na pewno w kraju, a nie za granicą. Wobec tego postanowiła zawrócić tą samą drogą, a było to już po 17 wrześniu, czyli już po wkroczeniu Sowietów. Na trasie nas zastał 17 wrzesień. Miała taką siłę oddziaływania, że o rodziny, które podróżowały razem z nami, zawróciły. No i w konsekwencji, zamiast wrócić do Przemyśla, bo granica na Sanie była zamknięta, pojechaliśmy jedyną czynną linią kolejową w stronę Wilna. Mama pochodziła zresztą z Wileńszczyzny. Dotarliśmy do naszej cioci w Chołubiczach, takie małe miasteczko koło Głębokiego. No i tam wpadliśmy prosto w łapy NKWD, ponieważ wiadomo, że już 2 grudnia 1939 roku wyszło rozporządzenie KC Biura Politycznego i Rady Najwyższych Komisarzy Ludowych ZSRR o wywózce. A na początku stycznia 1940 roku jeszcze następne rozporządzenie, które dotyczyło właśnie uciekinierów z Polski. No i myśmy właśnie akurat pod to rozporządzenie podpadli, że tak powiem, nie kolokwialnie. Ciocię wywieziono właśnie w tej straszliwej lutowej wywózce. Dlaczego straszliwa? Ponieważ mróz utrudniał sprawę, no i wtedy właśnie były te, rozgrywały się te dantejskie sceny wyrzucania niemowląt, zmarłych niemowląt i starców w śnieg zostawali na trasie. No, my byliśmy szczęśliwsi, ponieważ wywieziono nas w nocy z 28 na 29 czerwca 1940 roku, w trzeciej wywózce. Bo wrócę jeszcze, że druga była wywózka taka masowa 10 kwietnia, trzecia właśnie w czerwcu, a czwarta w 1941 roku już 22 czerwca położyła im kres inwazja sowiecka inwazja hitlerowska na Związek Sowiecki. Jechaliśmy miesiąc w bydlęcych wagonach, w smrodzie, w zaduchu, stłoczeni jak sardynki, zrozpaczeni, bo ja nie pamiętam tego wszystkiego, ale to tak, jakbym to wszystko wiedziała, no bo tak jak powiedziałam na początku, wzrastałam w tym. Jechaliśmy miesiąc aż do stacji Kotłas nad Dwiną, i stamtąd tąże Dwiną popłynęliśmy w stronę Archangielska. Zatrzymano nas, kazano wysiadać w przystani o nazwie Siewtra. I tam umieszczono w obozie pracy przymusowej jako spiec pierysieleńców. Byliśmy aresztowani na podstawie akcji specjalnego znaczenia. Wszyscy musieli tam ciężko pracować, zamieszkaliśmy w barakach i już na wstępie no zabrakło mi w tej chwili słów. W każdym razie na wstępie od razu opanowała nas meszka tak gęsta, takie miliardy, że powietrze było od niej czarne, atakowała wszystkie odkryte części ciała. Od tego, ja tak już skrótowo to wszystko przedstawiam, od tego robiły się głębokie, do kości sięgające, takie leje, rany cuchnące. I bardzo, bardzo wiele przypadków śmiertelnych spowodowały właśnie te ukąszenia, bo ludzie się drapali zupełnie machinalnie, w związku z tym źle się to kończyło. Kolejną plagą była plaga komarów, tak wielkich, że kiedy ucięły, to z ciała ściekły stróżki krwi. Ale nie koniec plag na tym. Były jeszcze straszliwe wszy, pluskwy, karaluchy i szczury. Karaluchy pływały nawet w zupie, którą kupowało się za kopiejki zarobione w stołówce. Starsze siostry, mama nie poszła do pracy ze względu na to, że miała małe dziecko, a jeszcze żłobek jej nie został na razie utworzony. Starsze siostry pracowały w lesie, karczowały pnie, robiły miotły z witek brzozowych,
budowały drogę, bo tam posiłek, obóz nazywał się Siewierna Korgowa, a były jeszcze inne, Korgowa Jużnaja, Korgowa Wastocznaja i budowali przybysze Korgowe Zapadnią, czyli Zachodnią. Już pierwszego dnia ten nasz pobyt rozpoczął się tragicznie, wypadkiem śmiertelnym, ponieważ musieliśmy pokonać z Siewtry 18 km do obozu po podmokłym gruncie, wycieńczeni podróżą, głodem, no i niepewnością tego, co nas czeka. Już pierwszego dnia pochowano pierwszą ofiarę na cmentarzu, który nazwano pod Bieriozkami, bo znajdował się na takiej pochyłości, na skłonie skarpy, którą gęsto porastały brzoski. Ten cmentarz błyskawicznie się rozrastał, zwłaszcza zimą śmiertelność była wyższa, ale zimą nie chowano na cmentarzu, ponieważ nie można by się było przekopać przez śnieg, przez lód, więc zmarłych po prostu zagrzebywano w śniegu, a kiedy wiosną śnieg stopniał, wtedy wkładano zwłoki do takiego błotnego sapu, który wciągał zwłoki, bo to była wieczna zmarzlina. Tam właściwie nigdy ziemia nie wysychała. Zimą natomiast były mrozy do 40 stopni i pokrywa śnieżna do 1 metra. Najgorsza była praca zimą, jak opowiadały mi siostry, ponieważ musiały przygotowywać drzewa do ścięcia. W tym celu trzeba było wykopać dookoła metrowej średnicy dziurę aż do podstawy drewna. To potem już robiły się dwumetrowe ściany, bo trzeba było ten śnieg odrzucać na górę. Potem wyciąć stopnie w śniegu, żeby szybko uciec, bo już wchodzili tam drwale, ścinali drzewa, które no, padały sobie jak chciały i zdarzały się wypadki przygniecenia. Przy tym wszystkim dokuczał nam straszliwy głód, ludzie puchli z głodu. My byliśmy zabrani, tak jak powiedziałam, byliśmy uciekinierami, więc byliśmy zabrani tak jak stoimy. Mieliśmy jedną walizkę z rzeczami podręcznymi, jedną kołdrę, jedną poduszkę, jeden niemowlęcy Jasiek, taki ten becik i to wszystko. I musieliśmy na tym poprzestać. Także spaliśmy na narach przyprószonych sieczką na początku, jakąś trawą, potem latem. Przykrywaliśmy się tymi okryciami, które nosiliśmy w dzień. Grasowały po nas szczury, które podkradały każdy kęs jedzenia, jeżeli się go nie zabezpieczyło. Ponadto dokuczały nam choroby takie jak cynga, czyli szkorbut, brak witamin, kurza ślepota, to znaczy utrata wzroku po zapadnięciu zmroku. Dopóki były białe noce, bo tam były białe noce latem, to było jeszcze lżej, ponieważ no, zawsze podczas dnia jest jakoś lepiej egzystować. Potem było naprawdę strasznie. Poza tym ludzie chorowali na krwawą dyzenterię. A obok tego dokuczała nam straszliwa nostalgia i straszliwa tęsknota do kraju. Komendant tego obozu, Mierzlewcew, to książkowy, naprawdę nazywał się Wierzlewcew, został od razu nazwany wściekłym psem przez Polaków. Nienawidził Polaków żywiołowo i prześladował po prostu chyba z przyjemności. Za każde opuszczenie pracy bez zwolnienia lekarskiego, bo raz w tygodniu przyjeżdżał taki wracz z Janowozów, wiecznie pijany, który mojej siostrze nalał jodyny do oka zamiast kropli petardowych, także cudem tylko nie straciła oka. Więc bez zwolnienia lekarskiego dostawało się tak zwany praguł. To oznaczało odebranie kartek na chleb, a w konsekwencji śmierć głodową. Ale może nie będę się dłużej rozwodziła nad tymi sprawami. Przejdę do... Mama mówiła, że gdybyśmy jeszcze dłużej, jeszcze jedną zimę mieli tam przetrwać, na pewno byśmy nie przeżyli. Uratowała nas wojna hitlerowsko-sowiecka i umowa z 30 lipca między rządem londyńskim Sikorskiego a rządem sowieckim.
na mocy której odzyskiwaliśmy, w cudzysłowie, wolność. Ogłoszono niby amnestię i z powrotem staliśmy się, nawet nie wiedząc o tym, obywatelami polskimi, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tuż po 17 września na mocy uchwały Rady Najwyższej ZSRR obywatele polskiego pochodzenia na terenach Białorusi i Ukrainy stali się automatycznie, nic o tym nie wiedząc, obywatelami rosyjskimi. Po ogłoszeniu amnestii znowu byliśmy Polakami. Trwało to krótko do wyprowadzenia armii Andersa, bo na mocy tamtej umowy Sikorski-Majski powstała armia Andersa. I wtedy już byliśmy sojusznikami, więc jak to się odczuwało? Zamiast perty mówiono do nas już na wy i mogliśmy wyjechać gdzie indziej właśnie z tego strasznego miejsca, ale do wyboru mieliśmy my tylko albo Altajski kraj, albo Alma-Atę, albo Orenburg. Jak się dowiedziałam potem, nawet z książki pani Jerzy Herding, ona też była nad Dwiną, ale nieco dalej. Ich władze tamtejsze pozwoliły im jechać gdzie indziej. Nasz komendant akurat miał taką fantazję, że tylko te trzy miejsca wymienił. Ponieważ oprócz tych wszystkich plag, które nas prześladowały, to jeszcze była inna, chyba najgorsza plaga, donosiciele. Byli ludzie, którzy się decydowali współpracować z wrogiem i donosić na rodaków. Więc ponieważ do Alma-Aty pojechali, no tam ciepło, więc pojechali wszyscy, tamci się zdecydowali jechać, to mama przeczytała w encyklopedii, którą ktoś tam zabrał w popłochu, że w Altajskim kraju jest bardzo dobry, suchy klimat kontynentalny, że hoduje się tam mnóstwo bydła. Nie zwróciła uwagi, że encyklopedia była wydana przed rewolucją jeszcze październikową. No i że tam wszystko się już zmieniło. W każdym razie obiecywała nam, że kiedy przyjedziemy do Altajskiego kraju, a wybrała miasto Barnaul, stolica Altajskiego kraju, chcąc się wyrwać z tego posiołku tajgowego, bo wokół rozciągała się kilkusetkilometrowa tajga, także nie potrzeba było tam ogrodzenia, to było najlepsze ogrodzenie. Wyjechaliśmy stamtąd, oczywiście, no nie będę opowiadała wszystkiego, ale wielka to była mordęga, dostać się najpierw na statek, do Kotłasu przypłynąć, a stamtąd jako ludzie już wolni, nikt nami się nie interesował, musieliśmy sami zdobyć wagon, dwa wagony nawet, bo to akurat było tak dużo zaprzyjaźnionych osób z jednego naszego obozu, tych, którzy przeżyli. I dotarliśmy po półtora miesięcznej podróży do Barnaulu. W Barnaule nas nie chciano, powiedziano, że tam nie ma miejsca. Odesłano do Oziorek, to jest takie miasteczko, osada większa, gdzie była stacja kolejowa. Tam również nas nie chciano i powiedziano, że najlepiej nam będzie znowu w posiołku, znowu w tajdze. Wobec tego wylądowaliśmy w takim posiołku większym od Siewiernej Korgowy, który nazywał się Pierwomajsk. Leżał na takim wzniesieniu wzdłuż rzeki Szkaragajki. Znaczy miejscowi nazywali ją Szkaragajką, bo tak naprawdę na mapie nazywa się Szkaragajcha i jest dopływem Czumyszu, który wpada do Obi. Tam zamieszkaliśmy najpierw w tak zwanym obszczym życielstwie, to znaczy w jednej izbie, takiej 30-metrowej, 20 parę, prawie 30 osób, kilka rodzin, innych rozmieszczono gdzie indziej. Aż do momentu, kiedy każdy znalazł sobie jakiś własny kąt, jakąś własną izbę. Po pewnym czasie udało się i nam. Tu przeżyliśmy 5 następnych lat. Właściwie nic się nie zmieniło. Praca była ta sama. Lasy potężniejsze, tylko może czyściejsze, bo tamte były takie już pozwalane pnie, spróchniałe, bardzo zanieczyszczone. Ale praca była ta sama. Aczkolwiek pracować teoretycznie nie musieliśmy, ponieważ byliśmy ludźmi podobno wolnymi. Jeśli ktoś nie pracował, nie dostał kartek na chleb. A kartki chlebowe wynosiły
przed wojną, przed wybuchem wojny 800 gram na pracującego i 400 na dziecko, a po wojnie, po wybuchu wojny 600 gram na pracującego i 200 na dziecko. 200 gram to była taka kromka maleńka, którą można było przykryć dłonią. Ponieważ chleb, myśmy dostawali 1800 gram, prawie 2 kg, ale to była taka kirpiczny chleb tak zwany, to były takie cegiełki, to była niecała cegiełka. Był taki ciężki, ponieważ przed końcem wypieku wlewano do pieca wodę, żeby uzyskać wagę. No to tak właśnie jeszcze ci, którzy tam pracowali przy tym, oszukiwali. I tak samo, jak już ktoś pracował, to tak samo za wszystko groził pragum, to znaczy zabranie tych kartek albo zabranie wypłaty, a wypłata wynosiła 12 rubli na 2 tygodnie i można było za nią wykupić tylko pajkowy, czyli kartkowy chleb i obiadową zupę, pół litra dziennie, takiej wodzianki albo z pływającymi ośćmi rybimi, albo z jakąś tam kapustką, to była szci, albo z odrobiną makaronu łapsza, albo mucznicy, to znaczy takiego krochmalu, wody zaprawionej mąką. I tutaj były wszy i szczury straszliwe. A jeszcze doszła plaga po pewnym czasie napadów bandyckich, ponieważ już później zaczynali przybywać na te tereny dezerterzy wojenni, którzy stworzyli szajki i ukrywali się w lasach i nie tylko napadali i grabili ludzi, ale także zabijali. No to aż jest, może się wydać niewiarygodne, ale panował kanibalizm. Zabijali ludzi i sprzedawali ludzkie mięso i sami się nim żywili. Wszystko to przetrwaliśmy dzięki naszej bohaterskiej matce. Drobna, chorowita, delikatna, nie przywykła do pracy, ani do decydowania o życiu rodzinnym, bo o wszystkim decydował ojciec. Jednak zdobyła się na tyle hartu ducha i to chcę tutaj oddać hołd wszystkim matkom sybiraczkom, z małymi może wyjątkami, bo zdarzały się, które bohatersko trwały na swoim posterunku, broniąc swoich dzieci. I jeśli myśmy wrócili wszyscy, aczkolwiek wielokrotnie już na krawędzi życia i mama też zresztą, to tylko właśnie dzięki jej samozaparciu, jej poświęceniu ogromnemu, a nade wszystko jej zawierzeniu opatrzności Bożej. Bo chciałam tu z całą mocą podkreślić wielką rolę opatrzności Bożej. Gdybyśmy nie wiem jak nawet byli zmęczeni każdego wieczoru, wszyscy, całą rodziną, klękaliśmy na tej zimnej podłodze i modliliśmy się. Śpiewaliśmy pieśni religijne, modliliśmy się litanią do Najświętszego Serca Jezusowego, do Matki Bożej. I już nie o to, żeby wyjechać do Polski i tam żyć, tylko żeby wyjechać i tam umrzeć. I te całe 6 lat to właśnie mieszczą się jakby zamknięte w takich klamrach między datami 29 czerwiec 40 rok, a 27 kwiecień 46 rok, bo pierwsza repatriacja miała miejsce dopiero w rok po zakończeniu wojny. I nie wszystkim pozwolono wyjechać. To jest ich metoda taka właśnie. Chciałam jeszcze wrócić do tej opatrzności Bożej. Kiedy już napisałam książkę, to potem policzyłam tak sobie dla ciekawości, ile w naszym tym 6-letnim życiu tam, na katordze syberyjskiej, było takich nadzwyczajnych, nagłych niby przypadków, a nie ma przypadków podobno. Zresztą na pewno nie ma. Bo zawsze za widzialną ręką człowieka kryje się niewidzialna ręka Boga. Tak powiedział ojciec Pio, ja mu wierzę. Więc 47 takich przypadków. Nadzwyczajnych, cudownych, które nagle dokonywały zwrotu jakiegoś zawirowania, ratowały życie.
jakaś pomoc nadchodziła, nie wiadomo skąd. Rodziny zdziesiątkowane wróciły, wiele rodzin. Cmentarz na Pierwomajsku też się zapełniał krzyżami katolickimi. Nazywał się Mogiłki, tam były Bierowski, a tutaj Mogiłki. A my jakoś dawaliśmy sobie radę, mimo że puchliśmy z głodu, mimo że naprawdę już nieraz zupełnie bez żadnej nadziei, to jednak Pan Bóg chronił nas. I to właśnie dzięki niej, dzięki mamie, która tak bardzo wierzyła, tak zawierzyła Panu Bogu, że on, no chyba nie miał Pan Bóg serca, żeby jej nie wysłuchać. No ja myślę, że to chyba na razie wszystko. Przygotowałam wprawdzie jeszcze taki mini taki, no nie wiem, taki wykładzik na temat Polacy a Syberia i odbicie w literaturze, w poezji, w malarstwie, w sztuce, ale myślę, że to nie będzie potrzebne w tak szacownym gronie, które na pewno te sprawy zna, orientuje się we wszystkim. Więc poprzestanę na razie na tym. I jeśli Państwo mają jakieś pytania, może mnie się coś przypomni, to służę. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko na momencik, bo przypomniałam się, że nie powiedziałam tego, a powinnam. Swoją książkę, Sybirska Odyseja, zatytułowałam ją tak, Sybirska Odyseja, że tak jak Odys mityczny, wędrowaliśmy różnymi szlakami, żeby wreszcie po latach powrócić do swojej Itaki. Podzieliłam ją na trzy części. Pierwsza część dotyczy właśnie naszej tułaczki wrześniowej, druga część pobyt w Archangelsku, a trzecia pobyt w altajskim kraju. Książkę, ponieważ jesteśmy wszyscy, cała rodzina przeświadczona, że tylko Bóg nas uratował, zadedykowałam następująco. Jezusowi Chrystusowi z serdeczną wdzięcznością za przetrwanie 6-letniej sybirskiej katorgi oraz mojej matce, siostrom i bratu z podziękowaniami za wspomnienia, które przyczyniły się do powstania tej książki. Książkę opatrzył wstępem ksiądz prałat Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich pomordowanych na wschodzie, za co jestem serdecznie wdzięczna. Są tutaj też mapki ilustrujące miejsca naszego pobytu i są szkice wykonane przez mojego brata własnoręcznie. Są też niektóre zdjęcia rodzinne, ale niewiele, bo po prostu wszystko straciliśmy i niewiele się zachowało. Nadałam tej książce, zastanawiałam się nad formą. Najczęstsza jest forma pamiętnikarska, ale nie czułam się upoważniona do niej, żeby pisać w pierwszej osobie, ponieważ to nie ja pracowałam, nie ja tak cierpiałam, nie ja umierałam po prostu ze zmęczenia, z zimna, bo ja jako najmłodsza byłam chroniona przecież przez moją rodzinę. Więc wpadłam na pomysł, żeby po prostu ją zweletryzować. Ale to jest naprawdę autentyczny dokument, zbeletryzowany właśnie z tego powodu i jeszcze dlatego, że łatwiej przyswoić sobie te wszystkie wydarzenia historyczne niż książkę historyczną, niż dokument. No i to może na razie tyle. Dziękuję. Chcę tylko dodać, że pani Krystyna Lubienicka-Baraniak jest z wykształcenia filologiem polskim, także warsztat niejako tutaj już wynika z zawodu wykonywanego oraz na pewno tutaj talent jest niezwykle ważną tutaj sprawą, ponieważ książka jest pięknie, wartko napisana, także się ją czyta bardzo, bardzo tak żywo, nie zasypia się przy niej w żadnym wypadku. Ponieważ tutaj nasz kapelan naszej fundacji, ksiądz kanonik Stanisław Draguła, zgłaszał chęć zabrania głosu, dlatego proszę.
Sama Pani wywołała ten temat, bo na początku nie proponowała jakoś tam modlitwę w intencji tych, którzy tam poginęli na nieludzkiej ziemi, ale jutro przypada ta 67. rocznica pierwszej wywózki, w których były trzy takie serie. Trzy i czwarta, bo potem jeszcze w następnym roku. Tak. Tak. Ale jutro też przypada 7. rocznica otwarcia poświęcenia mózgu. Na tej uroczystości byłem razem z księdzem biskupem Krażewskim, który był kapelanem Sybiraków. I to był dzień śmierci świętej pamięci Andrzeja Zakrzewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tak się to wszystko jakoś zbiegło, że kiedy słuchaliśmy hymnu Sybiraków, pan Rajf, który był prezesem Sybiraków, jeszcze jest prezesem Sybiraków, otrzymał jakąś karteczkę, ktoś mu podsunął i po odegraniu hymnu, proszę nie siadać, przyszła wiadomość, przed chwilą w szpitalu zmarł świętej pamięci Andrzej Zakrzewski, który był związany, któremu wiele zawdzięczamy, który z ramienia parlamentu był odpowiedzialny za Polaków na wschodzie, a który po pół roku potem został, bo myśmy się spotkali na Łotwie, po pół roku został ministrem kultury i sztuki i zmienił nazwę Ministerstwa Kultury i Sztuki na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli włączył w gestię kultury, Ministerstwa Kultury też całe nasze dziedzictwo na całym świecie i na wschodzie, i na samym zachodzie. W związku z tym, zanim rozpocznie się tutaj dyskusja i pytanie i tak dalej, nawiązując do tego tematu o opatrzności Bożej, może wstaniemy teraz i właśnie pomodlimy się za tych wszystkich, którzy tam zginęli na nieludzkiej ziemi, zwłaszcza tych z kręgu Pani i Pani rodziny, którzy tam gdzieś polegli, zostali pochowani, o których grobach nikt nie wie, nie ma grobów, ale Pan Bóg wie i dlatego to będzie nasza taka, właśnie mamy tutaj Chrystusika na krzyżu, pomodlimy się właśnie najpierw w intencji tych, którzy tam zginęli. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że w czasie, kiedy nas wywożono, mój ojciec już nie żył, zamordowany w Twerze, o czym dowiedzieliśmy się dopiero w latach 90. Ale wtedy mieliśmy nadzieję, że z nim się spotkamy, co pomagało nam trwać. Jeszcze chcę dodać, że w Twerze został rozstrzelany mój stryj, Franciszek Dragula, który był komendantem policji w Kolonii. On oczywiście wylądował w Twerze, został rozstrzelany, a rodzina wylądowała w Krasnojarskim kraju. I z niego też polecam Andrzeja Zakrzewskiego i tych właśnie zmarłych tam na nieludzkiej ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Mamy tutaj piękny obrazek Matki Bożej, a teraz polecamy żyjących Sybiraków. Pani rodzinę, tych, którzy żyją, żeby świadczyli o tym, co tam zostało na tym Sybirze, bo był czas, że nie wolno było mówić. Teraz wolno mówić, pisać, żeby tych dokumentów właśnie o życiu, o Polakach, o przetrwaniu było jak najwięcej. Do Matki Bożej, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddaj. Amen w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz dalszy ciąg rozmowy. W prywatnej tablicy Ojca Świętego, a który to wizerunek Ojciec Święty podarował księdzu Drozdkowi, a ksiądz Drozdek przed swoją teraz operacją podarował Radiu Maria. Więc to były te oczy, które patrzyły w oczy naszego Ojca Świętego.
Więc byłam naprawdę pod wrażeniem wielkim i wszystkim Państwu chcę przekazać to błogosławieństwo i to dobro, które właśnie z tego płynie, bo to jednocześnie jakoś tak się łączy z naszym Ojcem Świętym. Myślę, że w tej chwili mamy jakby otwartą dyskusję. Możemy Pani Krystynie zadać jakieś pytania, poprosić o jakieś może dodatkowe informacje. Także proszę, Pan Profesor Gerwazy-Świderski. Ja z zachwytem słuchałem Pani wypowiedzi, o czym zresztą świadczy to, że zrobiłem cały szereg cennych notatek. Podziwiam Pani talent przede wszystkim. Zresztą Polki zawsze mają tą wielką wyobraźnię i mają tą wielką umiejętność wypowiadania się, czego w innych narodach rzadko spotykamy, na co dzień, ja mówię, bo inne narody też mają. Proszę Państwa, ja jestem dość mocno związany z Sybirem i z Kazachstanem. Przede wszystkim 17-18 października rozstrzelano mi 5 stryjów Rosjanie. Resztę wywieźli. Na gazonie przed pałacem w Białaszewie rozstrzelali ich. Potem wywieźli moją babcię do Kazachstanu. I tam w tej tajdze, to nie wiem czy to tajga jest, ale w Kanadzie stepy. Tam ona przeżyła. Dalej stryj mój z Białegostoku, wywieziony. Adam Świderski, który wrócił później z tak zwaną armią Andersa i walczył pod Monte Cassino. Dalej, mój pierwszy, jeden z pierwszych profesorów na medycynie w Poznaniu też zginął, Tucholski, też na wschodzie wywieziony. No, jak na jedną rodzinę, to uważam, to sporo tych było. Ale co dziwnego, zawsze miałem jakieś taką więź z tym, co Polska przeżyła na Sybirze. Zanim ostatecznie zdecydowałem się, że tylko chirurgia, a nie malarstwo, jako chłopiec malowałem rozmaite kopie. I nie wiem, czy Państwo to macie w żywej pamięci. Grotgera, polska matka w pieczarze kamiennej, łańcuch, pamiętam jak gdzieś przy nodze i u góry widzi Matkę Boską. Ale pełna wzruszenia scena. A czy Państwo sobie zawsze codziennie przypominają o tym, że wiele Polek dobrowolnie za mężem jechały na Sybir. Zwłaszcza w ubiegłych. Proszę Państwa, no, przymusowo wywieźli. To nie był czyn dobrowolny, ale to, żeby żona, nie wiem czy z dziećmi, czy bez dzieci, ale żeby żona pojechała za mężem na Sybir, to powiem Pani, tylko mogła sobie być Polka i taka wspaniała jak Pani. Dziękuję. To jest chyba w moim pojęciu największy wyczyn polskiego ducha. Zresztą uważam, że Polka zawsze jest o wiele wspanialsza od Polaka. I ona właśnie dokonała, to ona była, nie była jedna. Tak? To nie była jedna. No mówiąc o Sybirze, to warto jeszcze przypomnieć, że te losy Polaków były bardzo różne. Z powstania styczniowego, i to tak przekazuję, bo ja bardzo apeluję i do rodu, do pana Siedleckiego. Pamiętajmy o Wrocławiu, że ten Wrocław jest rdzennie miastem polskim. W 1863 roku stąd student medycyny idzie do powstania, wywieziony na Bajkał i osiągnął sławę światową. Kto? Pytam, Dybowski. Tak. Benedykt Dybowski. Benedykt Dybowski. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym
to naszym obowiązkiem, owszem, musimy pamiętać o Lwowie, o Wilnie i tak dalej, ale przede wszystkim pamiętajmy o tych głównych wydarzeniach. Powiedziałam dzisiaj tak samo do pana mecenasa. Postawmy wreszcie ten pomnik Henryka Pobożnego, który był pierwszym w dziejach Europy, który obronił tą Europę przed Mongołami. Legnica, no i do tego też jest dzisiaj. Pamiętajmy, chcę przy tej okazji właśnie to zaapelować. Mamy księcia z Kopalnicy, tym panom w kościele świętego Najświętszej Marii Panny. Drugi tryptyk w muzeum archeologicznym. To jest XIII-XIV wiek. Wielkie pamiątki. Te związane z ludźmi, którzy, no niestety, książę z Kopalnicy, to jest Berlin. Kopernik. Proszę państwa, ja na jednym z kongresów niemieckich spytałem się profesorów, jaki jest herb Berlina u was? A on mówi, mówią do mnie, no niedźwiedź, a więc po niemiecku Ber. A czemu piszecie nie przez A z kreskami, tylko piszecie przez zwykłe E? I wtedy im wyjaśniłem. Tam była słowiańska osada, a pale, którymi się wbijało, tak jak biskupi, to były Bery. Bery przez zwykłe E. Niedowiarze, że stolica Niemiec jest właściwie czystą słowiańską, polską osadą. Bery. I mówię, proszę panu, to nie jest przypadkowo, że jest Kopalnica do Kebeli, co nam słusznie pan powiedział, ale główna ulica przez dworzec przechodzi Janowice Rybrykę. No skąd te Janowice się wzięły w Berlinie? Właśnie. Skąd ten Rudów pod Poznanem? I tym chciałem właśnie zakończyć, że proszę państwa, czcijmy tych bohaterów, którzy byli na wschodzie, z wielkim uznaniem, bez żadnego umniejszania, z podziwem dla nich i z hołdem. Ale gniazdo polskie ma obowiązek tu odnowić to gniazdo polskie sprzed tysięcy lat. Czyli mówiąc od Świerada i od Marzanny Dziewanny, to jest wielka poezja śląskańska. 1500 lat, książę, też o tym pamiętać. O Świeradzie pamiętam. Nie, ale przedtem jeszcze jest Marzanna Dziewanna. Przepraszam, że się rozgadałem, a miałem zabrać ze sobą stoper albo budzik, żeby długo nie wolno mówić. Nie zabrałem. Przepraszam, że nie zabrałem. I bardzo dobrze, że pan nie zabrał, profesorze. Bardzo dobrze, że pan nie zabrał. No nie, nie. Bo byśmy nie usłyszeli wiele ciekawych rzeczy. I bardzo oddali mi, panie profesorze, pan mówi ciekawie, ale niech pan krócej mówi. Ja mówię, proszę pana, postanawiam od tego czasu mówić tylko 20%. Pan profesor jest jednak absolutnie jedyny w swoim rodzaju i każdy wieczór autorski, kogokolwiek by to nie był, ma taki mocny też ślad pana profesora i tutaj, ale to tylko dodaje blasku. Także to się nie zgadza. Jeżeli malutki kopyliniak, wie pan. Także nie wiem, czy będą odważni po panu tutaj zabierać głos, ale serdecznie zapraszam do dyskusji. Pan Mieczysław Marczak, nasz tato chrzestny fundacji. Zresztą pierwszy, który tu w ramach tego cyklu miał dwa tygodnie temu swój wieczór. To, co pan profesor przed chwilą pan Przydecki powiedział, zobowiązuje nas do przeczytania tego, co od panów otrzymałem w prezencie od pana Mariana i pana Mecenasa, czyli Ziemia gromadzi prok Józefa Kisielewskiego, napisane tuż przed wojną. Wspaniała rzecz i myślę, że my wszyscy powinniśmy to znać. To przynajmniej wgłębiać się w to archeologiczne pochodzenie naszych, dowody archeologiczne pochodzenia Słowiańca, Słowian, którzy przez mieszkiwane pod Hanowerem, a Kaszubi pod, aż do Hamburga, nawet poza wschodniej strony Wawy.
tak zwani drewianie. No to tak krótko do tego, bo to jest po prostu nasz jak gdyby obowiązek. Nie jak gdyby, jest to nasz obowiązek. Myślenie i działanie. Do pani Krystyny mam kilka słów. Mianowicie, nie wiem czy państwo, może tutaj są historycy, którzy głębiej tymi zagadnieniami się zajmują, ale mi się wydaje, jestem pewien tego, że w programie sowieckim było wywiezienie wszystkich Polaków, przemieszczenie wszystkich Polaków, którzy mieszkali na ziemiach Zamówień. I pani wspomniała, że zmieniło się to wasze, dało przynajmniej możliwość ratowania się. Pakt podpisany, to co podpisał rząd generała Sikorskiego z rządem sowieckim, żeby was tam mogliście się przemieszczać, a więc potem stworzyć to, co armia Andersa i tak dalej, a raz jeszcze pani w tym nie była, no mama z maleńkimi dziećmi. I teraz chciałem odpowiedzieć, więc można byłoby paradoksalnie powiedzieć, że gdyby ta wojna nie wybuchła, a mówię to w tym kontekście opatrzności, bo pani powiedziała, wrzuciła słowo opatrzność, że to był też przedziwna rzecz, że Niemcy uderzyli na nich, bo gdyby to się nie stało w 1941 roku, to wy tam byście zginęli, wszyscy Polacy na wschód od Buga by tam zginęli, a wszyscy Polacy po tej stronie by zginęli w obozach koncentracyjnych. A więc ciekawe są, nie tylko ciekawe są, nie odgadnięte są tego. Ja oczywiście nie mówię w tym sposób, że to było ratunek narodu, bo przecież zapłaciliśmy milionami istnień. Dla pani, ze względu na to, że pani tak na pamiątkę po prostu z dzisiejszego spotkania z panią zadedykowałem, proszę pani, tomik moich wierszy, ponieważ pani jest bardzo osobą religijną. Pierwszy wiersz to jest, zaczyna się od do niepokalanej moja. Dziękuję bardzo, jestem wzruszona. Naprawdę bardzo. Tylko bez porządliwości ciała całować. Ja mam pytanie, jeśli można. Bo pani tu wspomniała, że gdyby jeszcze rok trzeba było przetrwać, to byśmy może nie wytrzymali. Nadzieja, co znaczy nadzieja. I tu... mojej matki. Tak, najezda właśnie. Proszę państwa, właśnie ci, którzy przeszli przez obóz koncentracyjny, też mówili, że gdybyśmy wiedzieli, co my przejdziemy, to byśmy nie wiem, czy poszli na druty. Dlatego dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Ale czy dochodzili, jak, co budziło waszą nadzieję? Czy jakieś wiadomości z zewnątrz dochodziły, co się dzieje poza tymi obozami, poza Syberią? Czy jak, nie dochodzi, żadne wiadomości. Wiadomości to były jedyne. Jeśli przyszedł list z Gileńszczyzny do kogoś, to musiał wszystkim go czytać, jakie tam robiły. Jeżeli na przykład ktoś napisał do kogoś, że w Podświlu, na Wielkanoc, odśpiewano warszawiankę, no to już wszystkie serca rosły, że coś się dzieje. Ale listy dochodziły. Do Achamiecka dochodziły jeszcze, tak. I że coś się dzieje, że naród się nie poddaje. Albo nawet, że taki był tam głupi stypko, kontuzjowany w poprzedniej jeszcze wojnie, rzeczywiście autentycznie głupi, który opowiadał kiedyś ten i mówi, śniło mi się polskie wojsko, orzełki. I wszyscy mówią, no jaki sen piękny, chociaż głupi, ale przecież mógł mówić do mnie, sen mądry. I to była tego rodzaju nadzieja, naiwna może, ale to trzymało też. Do tego pytania pani mówi, że dochodziło. Myśmy regularnie wysyłali z Polski, to znaczy z tych terenów okupowanego, wysyłaliśmy paczki i te paczki trzeba było podwójnie, dwa razy, pamiętam jak dzisiaj, w płótno i potem to musiało być zeszyte. No i czym to się takiego kończyło? No ta babcia była, przypuszczam, dość wiarygodna, ona nawet według Chrystusa nienawidziła wrogów swoich. I ten główny
tam do komendant czy ktoś inny, to on tylko czekał, kiedy towarzysz, będziecie mieli tyle tego materiału, żeby uszyć mi ubranie. I wie pani co, ta babcia uszyła mu z tych polskiego płótna kostium, haroszy kostium. Więc proszę pani, haroszy kostium, a to było takie płótno zwyczajne. Czyli jak ogromna bieda musiała być, tam straszna bieda, jeżeli komendant dostał haroszy kostium. Może kilka słów o tym opowiem. Paczki, zapewne paczkę z mężczyzny od zaprzyjaźnionych, którzy mieszkali tam, więc nie kwalifikowali się do wyjazdu, no nie wszyscy przynajmniej. Były to paczki do 8 kg, bo tak według zarządzenia ogólnosowieckiego takie paczki można było wysyłać pocztą, natomiast koleją, tam gdzie kolej dochodziła, można nawet było do 50 kg. Pani Barbara Piotrowska-Dubik, autorka Kwiatów na stepie, która wczoraj też występowała ze mną w telewizji Trwam, mówiła, że raz dostali taką 50-kilogramową paczkę i nic nie zostało nawet ukradzione. Tak. I rzeczywiście te paczki były zaoprzywane w płótno i moja mama uszyła sobie z tego płótna spódnicę i bluzkę, tak? Bo nie miała w czym chodzić, żeby tam palić gałęzie w lesie, bo jej suknia jakaś wizytowa czarna, którą miała ze sobą, to od razu w dziureczkach cała. Ale co jeszcze chcę powiedzieć o tych paczkach, właśnie nawiązując do Bożej Opatrzności. Więc byłam chora, miałam już wtedy około 2 lat. Byłam chora na krwawą dizenterię, umierałam po prostu, byłam takim żywym trupkiem. No i nie było ratunku, bo nie tylko dorośli, dzieci, ale i dorośli na to umierali. Masowo po prostu. I w tym momencie nadeszła właśnie paczka z Hołubicz, a w niej zioła na krwawą dizenterię. I mama mnie w tym wyleczyła. A dlaczego nadeszła ta paczka? Bo moja siostra Kamilka, najstarsza, jak tylko przyjechaliśmy, to siadła, mimo że była chora w nocy, i napisała list właśnie do Hołubicz, w którym informowała, że prześladuje nas tutaj właśnie krwawa biegunka. I taka była tam babcia, taka baptystka, która ze wsi, kobieta bardzo, bardzo bogobojna i bardzo, bardzo życzliwa, zielarka przy tym, która właśnie przysłała nam te zioła. I mamusia wyleczyła mnie tymi ziołami. A potem, ponieważ potrzebowałam jeszcze jakiegoś wyżywienia lepszego, to siostrze udało się, która była na Sianokosach wtedy oddelegowana o tam 20 km od tego obozu, udało jej się sprzedać swoją sukienkę w kołchozie za 10 litrów mleka, które dostawała pół litra codziennie. I ta dziewczyna biegała w nocy codziennie pod strachem Bożym, bo nie pozwalano, i przynosiła mi te pół litra mleka, żebym miałam już... To była Rosjanka? To mleko kto przynosił? Siostra moja, ale sprzedała, za sukienkę dostała. Ale mleko było od Rosjan? Od Rosjan, tak, oczywiście. Bo tam, no przepraszam bardzo, że... Tak, ponieważ już kończyły się białe noce i zmrok zapadał błyskawicznie, robiło się ciemno, a była chora, bo jeszcze po niedawnym moim urodzeniu jeszcze miała dolegliwości kobiece różne, więc po prostu nie miała siły pójść razem ze wszystkimi. Jakoś nie zwrócili na nią uwagi ci inni współtowarzysze. Każdy zresztą zmęczony, wykończony, śpieszył, że już do domu, do obozu. A mama jeszcze na dodatek sparaliżował ją ból i brzucha, i nóg. Nogi odmówiły posłuszeństwa. Więc i zupełnie nie wiedziała, ani nie mogła zrobić kroku, ani nie wiedziała, w którą stronę ma iść do obozu. Także groziło jej, a były tam dzikie zwierzęta. Niedźwiedzie, rysie, więc była narażona bardzo mocno. I wtedy westchnęła matko: Boże, ratuj. W tym momencie rozległ się śpiew tego głupiego Stypki, o którym właśnie wspomniałam. Więc mama zaczęła wołać: Panie Stypko, ale ona nie wołała, bo jej się wydawało, że woła. Tylko po prostu, bo nie mogła poruszyć wargami, była tak wykończona, że po prostu prawie że martwa. Ale on usłyszała, że pyta, kim pani jest, więc ona mówi, że jestem z obozu, ale nie straciłam orientacji i nie mogę trafić. To niech pani idzie za mną. I znowu, podśpiewując sobie, oddalając się, jak gdyby wskazywał jej tym głosem drogę. Jakoś czołgała się za nim i jak tylko się oddalał, to wołała, i on znowu, ten głos jak gdyby się zatrzymywał, cały czas na granicy widzialności, nie widziała go. Tylko cały czas podążała za głosem, aż znalazła się na obrzeżu obozu, zobaczyła światełko
w sklepiku. Stypko zniknął gdzieś, ona doszła do obozu, ledwie żywa, no już tam siostry się nią zajęły. Ale co teraz najważniejsze w tej całej historii? Otóż ten Stypko sam zgubił się w tajdze i nie wrócił, nie wyjechał potem z tego obozu. Nie odnaleziono go. A teraz po latach, kiedy moja mama odchodziła 6 lat temu, i była przez 2 tygodnie w takim stanie między życiem a śmiercią, utrzymywana tylko kroplówką przy życiu, kiedy się ocknęła, a ocknęła się, kiedy założyła mi taki mały różańczyk przywieziony przez koleżankę z Medjugorje. Prawie natychmiast, po kilkunastu minutach odzyskała przytomność, usiłowała coś mówić, na razie nie mogła, ale po krótkim czasie odzyskała też mowę. I powiedziała nam wtedy, że powiedziała tak dokładnie, nie wiem, mogą Państwo wierzyć albo nie, ale powiedziała tak dokładnie. Byłam tam po drugiej stronie, ale kazano mi wrócić. Pytamy, kto mamusi kazał? No Bóg mi kazał. A ja mówię, ale czy widziała mamusia, bo w naszej rodzinie był zwyczaj, żeby mówić nie perty do mamy, tylko tak właśnie jak ja. Tak. Czy widziała mamusia Pana Boga? Nie widziałam, ale mi kazał. Nie wiem po co, bo mam pomagać. Także pomyśleliśmy, że cierpieniem swoim, bo bardzo jeszcze cierpiała, miała może wyjednać jakieś łaski dla rodziny. Ale powiedziała nam też, bo mówiła, że widziała ojca po tamtej stronie, że widziała różnych przyjaciół i członków rodziny. I powiedziała też, że takie zdanie, to nie Stypko wyprowadził mnie wtedy z tajni, tylko ojciec. Nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Bo jak się ocknęła, to pierwsze, kiedy już odzyskała mowę, to pierwsze, co powiedziała, widziałam siebie z góry. Czyli była to jakieś oddzielenie już duszy od ciała i rzeczywiście. A druga sprawa, taka może bardzo też prawie że niewiarygodna. Moja siostra Kamilka, kiedy już mieszkaliśmy na Pierwomajsku, wracała kiedyś z kołchozu, odległego o 14 km, z całą grupą, ponieważ zawsze była najsłabsza, więc wlokła się z tyłu kolumny, ledwo idąc za wszystkimi. I nagle, mówi, że nie wie dlaczego, ale nagle jakby ją coś pchnęło od tyłu, zrobiła długi skok do przodu. I w tym momencie usłyszała z tyłu jakiś stuk, odwróciła się, a tam jakiś typ mocował się z takim żelaznym łomem, którym ona rozbija, z takich łomów, którymi ona rozbijała lód na autodrogie, na tej drodze właśnie dla samochodów. Więc wtedy ze zdwojonymi jakimiś siłami dołączyła do czoła tego pochodu. Blada, nie powiedziała o tym nikomu. No i teraz jak to rozumieć, prawda? Gdyby nie skoczyła, to ten łom trafiłby ją na sadę szyi, a to był właśnie czas, kiedy handlowano ludzkim mięsem. I takich przypadków było 47 tego typu, naprawdę. Cieszę się bardzo, że poruszę Pani tutaj tak samą opatrzność. Rzeczywiście nie ma rzeczy, które są zaplanowane gdzieś tam, powiedzmy, zagospodarowane, wybrane. Są pewne osoby, które mają konkretną rzecz do spełnienia i zawsze się rodzą w tym czasie, nie w innym. Pamiętam, że jako młody żołnierz, tuż po wydarzeniach w Gdańsku, zostałem wzięty do Armii Ludowego Wojska Polskiego. Na tydzień przed przysięgą otrzymałem takie trudne do zrozumienia dla mnie jako człowieka. Mając dobry mundur już i tak dalej, opakowanie prawidłowe, tydzień czasu teraz do przysięgi, idź i wymień mundur. Po ludzku zacząłem się handryczyć. Naprawdę. Po co mam? Po co mi to jest potrzebne? Idź i wymień mundur. Radnie wola, złamany, idę do kolegi z kampanii. Oczywiście on był tym pierwszą ręką szefa mundurówki. Mówię, słuchaj, Rysiek, potrzebuję mundur wymienić. Po patrzu takim brzydkim wzrokiem, tak aż postąpki zaczynają rosnąć, prawda?
Nic nie mówiąc, wziął klucze i idzie. Nic mi nie mówi, czy mam iść, czy nie. W każdym razie idę za nim. Bezpiecznie u tej gości, właśnie czeka jakiś zrobi numer, że pójdzie sobie jakąś inną stronę, więc ja też idę sobie do kantyny, czy gdzieś tam powiedzmy, wykręcę sobie też. I proszę sobie wyobrazić, oczywiście otworzył drzwi do tego magazynu. Ja stanąłem przy taką dużą, dużą hałdę, która była wyższa ode mnie. Nie wiem dlaczego pierwszy lepszy motor, który prawie leżał na ziemi, wziąłem go. Gorszy gatunek założyłem na siebie. Skoro ma być ten motor, nie będzie ten motor. Sprawdzam kieszenie, która najbardziej na sercu nie leżała, prawda? Wyciągam woreczku foliowym, chusteczka. Taka jako regulaminie obowiązała mnie w tym czasie, prawda? Kiedy wyciągnąłem, żeby zobaczyć, czy ona jest niezarzucona, czy mogę ją używać dalej, patrzę, o dziwo, przepiękny różaniec w całości, więc 0,5, prawda? Piękne, błękitne oczka, nie zapominaję. Kiedy wysypałem sobie na rękę, wiecie co usłyszałem? To jest droga twojego życia. Mógłbym opowiedzieć wiele takich przypadków, gdzie te różańce wręcz czasami potrafiłem przez miesiąc czasu, czy śpiąc, czy też nie, prawda, śpiewać. Chwała Ci Boże, zaprzeczytałeś mi tę tajemnicę. Ale nie o tym może Ci powiedzieć. Skoro mowa tutaj, jak jestem urodzony właściwie w 1951 roku, a więc troszeczkę już po wojnie. Nie o to chodzi, kiedy się urodziłem. Ważne jest tak zwane to, co wypowiadamy, święte obcowanie, wierzymy, prawda? Więc jest taki rok, który nazywa się 2003, 13 wrzesień, przy ulicy Witika. Jest otwarte, właściwie wielkie spotkanie tych wszystkich, którzy przeżyli jeszcze. Jest to wielkie spotkanie sybiraków z różnych polskich części świata, którzy przyjechali do Wrocławia. Akurat też byłem w tej uroczystości, brałem udział. Jest następny dzień, a więc 14. Proboszcz, ojciec Golec, każe mi iść na dyżur do tej Izby Pamięci, która jest otwarta. Do 15 tam oczywiście przebywałem. Będąc w otoczeniu tych wszystkich, powiedzmy, przedmiotów, które tam były wystawione. Po 15 wolne, a więc 15 o godzinie 3, a bardzo często tak to bywa, świeży, czysty umysł wyrwany w jednym momencie ze snu i w tym pomieszczeniu czy pokoju, gdzie śpię, proszę sobie wyobrazić, taki jest natłok, o dziwo, tych zmarłych, nie wiem ile tam było tych ludzi, bo to jest fizycznie niemożliwe do sprawdzenia, ale jest taki ruch przepychających się wręcz, proszących o modlitwę. Dziękuję Bogu za to. Dlatego każdego dnia, przychodząc, jadąc, zawsze trzymam różaniec w ręku po to, żeby pamiętać, że są jeszcze inni, którzy potrzebują. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, poznałem w swoim życiu panią, też z Sybiraczkę. Mam jeszcze jedno pytanie. Więc ta pani była profesorką na farmacji. Przeżyła Syberię, jej mama harczowała las. W tym czasie zamknięto profesorów z Moskiewskiego Uniwersytetu, którzy utworzyli szkołę i ona skończyła razem z bratem szkołę rosyjską podstawową i gdzie się buntowała razem z bratem i gimnazjum. W każdym razie, kiedy wróciła po wojnie i poszła na studia razem z bratem, to już oni tam nic wielkiego się na studiach nie nauczyli. To, co zdobyli tam w tej szkole, a kończąc tą szkołę, po tym gimnazjum po prostu łatwo im było przeżyć jako pisarczykom. I w skrócie telegraficznym chcę Państwu powiedzieć świadectwo, po prostu dostałem od niej książkę z języka, gdzie jako zeszyt języka rosyjskiego i matematyki, gdzie ten zeszyt jest wypisany na dziele Lenina, między wierszami. To był jej brulion w tej szkole. Później po wojnie właśnie, ponieważ ona pochodziła z Wilna,
założyli takie towarzystwo wileńskie z całego świata i półrocznik wydawali półrocznik. I przeczytałem u niej w tym półroczniku opowiadanie z 1941 roku, kiedy wybuchła wojna niemiecko-rosyjska i ten jej kolega znajomy, Akowiec, miał skrzynkę kontaktową w Wilnie koło Ostrej Bramy na dole w sklepie z dewocjonaliami. Przyszedł do tego sklepu, gdzie pani sprzedawała i w międzyczasie zobaczyli, że idzie Rosjanin, żołnierz rosyjski, więc szybko się schował za kotarę, myśląc, że jego chwile są policzone. Ale ten żołnierz wszedł i pyta się tej pani, czy są sami. Ona powiada, że tak. On drży i słucha to wszystko. Wyjął garść złotych monet, położył na ladę i mówi do niej, dzierży, do tej pani z tego sklepu. Ona tak się zdziwiła, dlaczego i po co. Masz codziennie tej krasawicy kupować świeczki. I żeby jeszcze jak ci mało, wyjął drugą garść i jej dał i mówi, schowaj i masz to na pewno kupować. I opowiada, jak ten właśnie bezbożny Rosjanin wcześniej, kiedy wybuchła wojna i walczyli z Norwegami, jakiś Norwid z Finami i snajper jego zdjął, że tak powiem, w lesie i on był ranny. Spał w śniegu, w ogóle koledzy go zostawili. Przyszła do niego piękna krasawica i mówi, wstań, bo zamarzniesz. I on wstał, przeszedł parę kroków i znowu usnął. I tak się powtarzało z 5 razy. I ta krasawica po już tym ostatnim razie mówi, wstań, nie masz już daleko. I on zobaczył światełko w nocy i do tego światełka doszedł, a tam było pełno ludzi i się gościli, a był to 24 grudzień. Wigilia. I oni jak go odkryli ci właśnie, biesiadnicy tej uczty wigilijnej, go umyli, opatrzyli, posadzili przy stole, dali mu jeść, nie wypuścili go, dopóki nie wyleczyli. Jak wyleczyli, to go wypuścili, on wrócił do swoich i go zamknęli w ciurmie. I jak już wojna wybuchła drugi raz, właśnie z Niemcami, go wypuścili, bo potrzebowali żołnierzy. Przychodzi do Wilna i on tą krasawicę zobaczył. Wyjął te monety i dał tej właśnie pani, żeby kupowała jej codziennie świece, stawiała. I pytanie mam do pani, to jest świadectwo, które usłyszałem i chciałem się z państwem podzielić. Natomiast wiem, że pani Krystyna napisała drugą książkę, która czeka na wydanie i chciałbym poprosić panią Krystynę o to, na jaki temat to jest książka. Z niecierpliwością czekam, bo ta książka jest przepięknie napisana. No i ta druga na pewno też będzie pięknie napisana. Czekam z niecierpliwością i chciałbym, żeby pani nam powiedziała, o czym ta książka będzie. Ta książka nosi tytuł Gdy brat staje się katem i dotyczy mordów ukraińskich na Kresach naszych wschodnich, na Wołyniu dokładnie. Jest to też zweletryzowany dokument oparty na wspomnieniach żyjącej jeszcze dziś w Krakowie osoby, którą poznałam przypadkiem, opowiedziała mi swoje dzieje i tak to spożytkowałam. Wstrząsająca książka będzie, nie ze względu na to, że jak moja zasługa, tylko ze względu na temat, że temat jest naprawdę... Czy pamięta pani w jakich miejscach, o jakich miejscowościach pani tam pisze o Wołyniu?
To jest niedaleko Łanowiec. Akcja rozgrywa się niedaleko Łanowiec we wsi Kozaczki na granicy z Rosją sowiecką. Najpierw trochę przed wojną, a potem jeszcze w czasie wojny i po wojnie. Trochę dzieje całej tej rodziny właśnie. Pan Adam Jaworski, Fraternia Piastowska. Ja chciałem krótko zabrać głos, ponieważ późna jest pora. Natomiast dziękuję Pani ogromnie za to dzisiejsze spotkanie, które ma wymiar nie tylko historyczny, ale i uczuciowy, głęboki, patriotyczny. I chciałbym bardzo blisko być tematu, nie opowiadać o sobie, tylko opowiadać i oczekiwać odpowiedzi na to, co Pani tutaj nam przedstawiła, bo to jest okazja niepowtarzalna. Być może tak szybko Pani do nas nie przyjedzie. I taka refleksja pierwsza, mianowicie, czy myśmy się wszyscy zastanawiali nad tym, co było powiedziane w przedmowie, że powinien powstać film na ten temat. Bo film to jest przejawem kultury, a naród jest wzbogacony i silny, kiedy posiada głęboką kulturę swoją własną. I zastanówmy się tak przez chwilę, jak to się dzieje, że w Polsce nie ma filmu na temat Odysei Syberyjskiej. Są jakieś głupie seriale, bardzo płytkie, zamula się myślenie czy to odczucie narodu. Jakiś tam jest J23. Bez końca się powtarza tego typu przedstawienia. Dlaczego nie ma właśnie filmu, dlaczego nie ma serialu na temat przeżyć naszych rodaków na Syberii? Zastanówmy się i może starajmy się, o ile każdy z nas potrafi, przekonywać innych, żeby osiągnąć ten cel. Bo to jest, ja uważam, to jest karygodne. To jest część naszej historii. To jest taka pierwsza refleksja. Druga refleksja, padło tu nazwisko Józefa Kieślewskiego i jego fundamentalnej książki Ziemia gromadzi prochy. Jakie jest przesłanie tej książki? Mianowicie, tam gdzie sięgali Słowianie, tam gdzie sięgały plemiona polskie, czy to był Berlin, czy to był Hamburg, czy Hanower, tam jest nasza historia, prapoczątek. Dlatego ta ziemia, gdzie leżą prochy naszych rodaków, należy do nas, do Słowian, czy mówiąc ściślej do Polaków. A ile jest prochów polskich na Syberii? Bo mówi się oficjalnie, że co czwarty Syberyjczyk jest polskiego pochodzenia. I skoro potęga i zaborczość Rosji polega na tym, że ona posiada Syberię, to w jaki sposób można wilkowi kły wyrwać z gęby? Czy Syberia nie powinna być niepodległym państwem z jej bogactwami, z jej kulturą, z jej przodkami? I jeżeli będą kiedyś ludzie w Polsce budować myśl polityczną, czy nie powinni zastanowić się nad rolą właśnie Syberii w historii Polski, rolą Syberii w historii świata? Czy tam od wschodu musi zawsze iść groźba, wojny, barbarzyństwo, niewola, knut? Czy rzeczywiście tyle cierpień, miliony zasługują na to, żeby powstało jakieś wolne, niepodległe państwo i żeby ten Moskal wreszcie zaczął pokojowo żyć i nikomu nie zagrażać, bo to są również Słowianie. To tylko takie dwie refleksje, żeby nie przedłużać. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem nadmienić, że zaproponowałem pani Krystynie, żeby może we współpracy z kimś tą książkę Odyseja Sybirska właśnie opracowała w wersji scenariusza filmowego i przesłała ten scenariusz na wielce prawdopodobny, mam nadzieję, że stuprocentowo pewny, festiwal. Pierwszy we Wrocławiu, pierwszy międzynarodowy festiwal filmów i scenariuszy chrześcijańskich, który tutaj, myślę, że mamy tutaj panią Elżbietę Kowalczyk i pana Krzysztofa Sudowa, którzy z ramienia Fundacji Polskie Gniazdo są pełnomocnikami do zorganizowania tego festiwalu i jego przeprowadzenia. No, w ogóle tu jest ogrom pracy przed nami. Także mamy pewną szansę, żeby taki scenariusz w ogóle pojawił się na rynku.
A może wówczas opatrzność Boża poda nam następne pomocne osoby, które pomogą w wielkiej skali i w wielkiej formie to dzieło doprowadzić do końca, ku chwale Ojczyzny, ku pamięci naszych rodaków, którzy polegli, którzy zostali zamordowani lub zamęczeni na Syberii, na ogromnych terenach wschodu, Euroazji. Ja skomentuję to, cytując słowa Ojca Świętego, który powiedział przy jakiejś okazji, że jeśli coś się dzieje, to znaczy, że Pan Bóg tego chce. A jeśli się nie dzieje, to znaczy, że On tego nie chce. W związku z tym zostawmy to opatrzności Bożej. Jeżeli tak ma być, to tak się stanie. Przyznam się, że już wielu czytelników zwracało się do mnie właśnie z czymś takim, że to jest... Nawet mi mówiono, że to jest właściwie już gotowy scenariusz, bo taki mam sposób pisania obrazami, po prostu obrazowy. To... Może na tym poprzestanę. A jeśli chodzi o Syberię, to przecież rzeczywiście, przecież Iwan Groźny opanował Syberię dopiero w końcu XVI wieku, dzięki zbójowi Jermakowi, prawda? Który tam pokonał Hana Kuczuma, zbudował twierdzę w Tobolsku i ofiarował carowi te ziemię, żeby ubłagać przebaczenie za swoje bandyckie wyczyny. Na co car nie tylko mu darował, ale jeszcze obdarzył mitrą książęcą. Także to nie jest wcale rosyjska ziemia, to jest wydarta prawem kaduka. Także to, co Pan powiedział, to jest bardzo piękna myśl. Że Syberia niepodległa, Państwo, bardzo mi się to podoba. Pan Mieczysław Marczyk. Przepraszam Państwa, że jeszcze raz. Chciałem Panu spytać, ponieważ Pani w tematyce literatury sybirackiej, czy Pani zna książkę Długi Marsz? Nie przeglądałam tylko, ale jeszcze nie przeczytałam tego. Ale słyszałam, że to jest bardzo dobra książka. Ja pochodzę z okolic Lwowa i miałem 8 lat. Jak władza wózka, to mojej rodziny, matki była na... Ale ja doskonale pamiętam, bo ten okres pamiętam. I po to wrócę do paszy dlatego, żeby wyspać było paczkę tam do Kazachstanu, bo te paczki przechodziły, tak jak... Znaczy to wszystko korespondencja była do wojny. Do wojny, nie? Żeby było wyspać paczkę, to nie można było na każdej poczcie wysłać. Była jeden poczta wyznaczona w rejonie, że z całej tej okolicy jechało się tam wyspać paczkę. Tam trzeba było ileś tam jedno czy dwie doby przespać w ogrodzie czy gdzieś, żeby się dostać do okienka, żeby wysłać tą paczkę. A jak już wszyscy wiedzieli, że w tym miejscu wysyła się paczkę, bo ja pamiętam, że jeździli do Zdubunowa, tam gdzieś na granicę dawno, jak już wszyscy wiedzieli tam, to oni zmieniali. Miejscowość poczty z innym, także to wysłać tą paczkę też nie było łatwo. A ponadto zależało to też od władz miejscowych. Właśnie w tej książce, tej nowej już mojej, gdy raz staje się kadem, jest też kwestia pipacza, bo tam też o te sybirskie sprawy zahaczam, bo to jest siłą rzeczy, musi się łączyć, bo stamtąd też wywożono przecież. Więc tam miejscowe władze z powiatu krzemienieckiego zarządziły, że w ogóle z dawnych terenów Polski nie wolno wysyłać paczek. No być może, no w każdym razie... Nie ruszaj. Jeszcze raz, to drugi taki z tego. Samowola. 44 rok, jeszcze jest wojna, to prąd jest nad Wisłą w tej chwili, nie? Albo ten. I moja rodzina została przywieziona w czasie wojny. Jeszcze tu front trwa, czyli Stalin jeszcze sobie pozwolił, że oprócz transportu wojska jeszcze ludzi wiózł tu na zachód, ale ponieważ oni byli z terenu tam w okolicy Lwowa, więc nie mogli wrócić do Polski, bo tam Polski nie było. Więc wysadzili na Ukrainie, gdzieś w okolicach Kijowa. Też do takiej wioski wysadzili tam, czekali kiedy ta Polska została wytworzona, żeby byli przespać do Polski, a nie tam, gdzie oni mieszkali w tych terenach, bo to już nie była Polska. Ale ponieważ oni jak się znaleźli w tej strefie rosyjskiej, więc poczta kursowała, napisała list, no to i tam z rodziny pojechali, przywieźli ich. Przywieźli ich do domu wcześniej, pamiętam jeszcze było, że 44 rok, po to, żeby za rok znowu wyjechać na zachód, tam, ale jeszcze w tych swoich domach pomieszkali rok czasu. Bo pani wróciła w 46 roku. W 46 roku po 44 roku z Kazachstanu. Pierwsza repatriacja dopiero w 46 roku. Z tym, że z tego co wiedziałem, że mieli prawo ci wyjechać, którzy służyli w wojsku w tym ludowym. Tak, to w ogóle były
To były straszne. Nie wszyscy zabierali, tylko jeszcze tam był podział. Tak, powiedziano, że albo ci, co służyli w wojsku, albo rodziny wojskowych, albo ci, którzy mieli zawód, a tam przecież wszyscy zawód zdobyli. No, to prawda? Dwala, kosiarki, jakieś tam, te wszystkie prace, które się wykonywało, to przecież to był nowy zawód zupełnie. I właśnie tu jeszcze może, przepraszam, czy mogę jeszcze chwileczkę powiedzieć? Proszę. Bo tu myślę, że to jest taka ważna rzecz, właśnie jeszcze nawiązując do opatrzności Bożej. Zbliżała się repatriacja, już mówiło się o sporządzaniu list na wyjazd. Mama załatwiła gdzieś tam, kupiła papier chiński w Barnaule za duże pieniądze, jakieś, bo robiła też na drutach, więc w ten sposób jakoś nas pomagała rodzinie. Wypełniono dokumenty, zrobiono nawet zdjęcia. No i była pewna, że mąż zaufania wciągnął nas na listę. Spokojnie czekała. Tymczasem śni się jej, to jest znowu właśnie ta interwencja Boża, śni się jej, że ma przed sobą ogromny płat szarego papieru, porubrykowany. Wszędzie są nazwiska. Na końcu są trzy puste rubryki, a jej z dziećmi nie ma, bo ja byłam niepełnoletnia i brat, siostry były pełnoletnie, więc akurat trzy rubryki, bo my z bratem byliśmy wpisani z mamą, ale trzy rubryki puste, więc budzi się zdenerwowana. Biegnie do męża zaufania, w skrócie opowiadam, bo tam jeszcze był jakiś przerywnik, i pyta, czy ja jestem na liście. A on mówi, że chce zobaczyć listę repatriacyjną. Mąż zaufania odpowiada jej, że już wysłał listę do Barnaulu. Ale czy pan mnie wciągnął na listę? No niestety przepisy, proszę pani, tylko pewne zawody, no ale tutaj pani się nie kwalifikowała. Więc mama wsiada do pociągu, a do pociągu trzeba było 7 km najpierw przez las, czekać do 12 w nocy, aż nadszedł pociąg z Nowosybirska do Barnaulu. Potem rano, kiedy dojechała, czekać, aż się rozwidni i 7 km jeszcze iść do przedstawicielstwa polskiego. Więc wchodzi tam i pyta czy są listy repatriacyjne. Tak. Czy mogę zobaczyć od nas z Pierwomajska? I taki młody urzędnik, uprzejmy, pokazał jej. Mama patrzy, rozwija szmat papieru szarego, porubrykowany. Wszędzie nazwiska, na końcu trzy rubryki puste. Zupełnie jak w tym śnie. Więc mówi, jak to? A dlaczego mnie tutaj nie ma? A to jakieś niedopatrzenie, to proszę mi wpisać. Ja za to nie odpowiadam, to kolega. To ja poczekam na kolegę. Po pewnym czasie kolega przyszedł. Proszę pana, proszę mnie wpisać na listę. Podaję dokumenty. Mam prawo tutaj być umieszczona. Dobrze, proszę panią, ja panią wpiszę, ale jutro, bo teraz nie mam czasu, ja muszę już wyjść. Nie, proszę pana, nie wyjdę, aż pan mnie nie wpisze. Nie, proszę pani, ja teraz nie mam czasu. I tak się handryczą chyba godzinę, a on cały czas nie ma czasu. Aż wreszcie ten drugi się wtrąca i mówi, proszę pana, przecież przez ten czas, co pan tutaj się upiera, to pan by już 10 razy panią wpisał na listę. A mama na to, wobec tego proszę pana, ja tu siadam pod drzwiami i oczy panu wydrapię, jeżeli pan mnie nie wpisze na listę. Zapowiadam to panu, nie wyjdę. No chcąc, nie chcąc wpisał na listę, zapełnię te trzy rubryki. Przyjechaliśmy do Polski. Brawo! Ale nie byłoby tu dziś. Chciałem nadmienić o braku godności pochówku. Mam dwie dzieci właśnie. Słuchając wczoraj w Radio Maryja. To w Kazachstanie, bo tam było mało drzewa. Zrzuty samolotowe tych paczek. Więc mimo, że tam pełno drzewa było ciętego, desek nie było na trumny, więc z tych paczek przygotowywano listy, które były robione te paczki i korzystano, kradli po prostu pod ciemnością, właśnie, żeby pochować godnie dzieci, właśnie jak się należy te zwłoki. U nas w bałtajskim kraju trumny robią. To uczucie właśnie człowieczeństwa przechodziło, zakorzeniło się właśnie tam na Sybirze właśnie. Pamiętano o tym, że należy człowieka, jak się należy pochować. Tak, ale przypomniało mi się w tej chwili takie wydarzenie, że kiedy jeszcze tam właśnie w Siewiernej Korgowie umierała matka naszej przyjaciółki, a ona miała skrzypce jeszcze z Polski i
przepięknie grała na skrzypcach, z czym się zdradziła nieopatrznie, bo były organizowane takie wieczory przy kominku polskiej młodzieży, która śpiewała pieśni patriotyczne i religijne, jak tylko komendanta nie było w pobliżu. I kazał jej iść, grać w niedzielę, bo tam był, w każdym takim obozie był tak zwany krasny ugałok, bo oni dbali o kulturę przecież, więc trzeba było chodzić i tam się bawić pod przymusem. Kazał jej pójść od umierającej matki i grać do tańca. Kiedy go prosiła, żeby nie zmuszał jej, bo przecież matka umiera w tej chwili, to jej powiedział, jeżeli nie pójdziesz, na trumnę pozwolenia nie dam. Więc poszła i grała, a kiedy wróciła, matka już nie żyła. Także oczywiście byliśmy od niezależnymi. Mamy tutaj między innymi te ostatnie zdania, pokazują, dlaczego ta ziemia została nazwana nieludzką ziemią. Właśnie choćby nawet sprawa godnego pochowania ludzi, którzy zmarli, którym cała kultura, nasza kultura chrześcijańska wręcz gwarantuje godny pochówek, choćby to. Mam tutaj prośbę teraz do pani Janiny Oparowskiej, żeby tą klamrą, którą wierszem zakończyła nasze spotkanie, tą część oficjalną jeszcze możemy zostać, porozmawiać. Ja tylko pozwolę sobie dodać, dlaczego zainteresowałam się też tą tematyką i dlaczego właśnie piszę wiersze na ten temat, dlatego że z mojej rodziny też były osoby wywiezione na Syberię i też zginęli, umarli też tam, którzy zostali skrzywdzeni. Kiedy zbliża się 10 lutego, pamięć odżywa wspomnieniami o tych strasznych zimowych świtach, o tych dniach naznaczonych łzami. I od nowa pojawia się pytanie, dziś kierowane do dziejów historii. Dlaczego Polaków skazywano na zesłanie? Dlaczego nikt nie stanął w ich obronie? Jakże wymowne są te daty, 10 lutego, 13 kwiecień, czerwiec 40 roku, czerwiec 41, gdy tysiące bezbronnych przed 67 laty wyciągano z domów, nie szczędząc nikogo. Nie było litości dla starych i dzieci, nie było litości dla matek, braci i sióstr. Pośród mroźnej, lutowej zamieci wieziono ich na Sybir, na nieznany wschód. Czekała ich tam bieda, nędza i głód. Czekała samotność na nieludzkiej ziemi. Tylko wiara była im nadzieją. Tylko Bóg, tylko niebo w swej litości czuwało nad nimi. A tam, pracą niewolniczą gnębieni, niezwykłą mocą woli ratowali życie. Za ojczyzną, za rodzinną ziemią stęsknieni, łzy cierpienia i męki ocierali skrycie. Kiedyś od nich przemycono smutną wieść na przybrudzonej, pogniecionej kartce, a słowa Sybisyda Syusynas świadczyły o ich życiu w strasznej męce. Przestrzeń czasu nie wymarzy z pamięci krzywdę niewinnym wyrządzoną. Czy ktoś im za to zło kiedyś zapłaci? Czy późniejsze pokolenia kiedyś o tym wspomną? Tutaj takie będzie moje wyjaśnienie, co to znaczy Sybisyda Syusynas. Otóż autentycznie taki list przyszedł właśnie do moich rodziców i ta kartka jeszcze jest do dziś zachowana. I po prostu nie chcąc, oni pisząc o tym, o tej biedzie, po prostu jak gdyby szyfr taki sobie wymyślili, że do każdej sylaby dodawali jedną sylabę. I tutaj jest dodana sylaba sy. Sybi, to znaczy bi, syda, bida, syu, czyli u, synas, u nas, czyli bieda u nas. I to było tak zakamuflowane, żeby po prostu ten list mógł dotrzeć. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Brawo. Pani Krystyno, kończąc nasze spotkanie,
Nie będę już drugi raz tych kwiatków przekazywała. Kwiaty są dla pani, które stoją są pani od kilku godzin. Także serdecznie dziękujemy i jeszcze raz wielkie brawa.